Mieszkańcy gmin Polkowice i Głogów odwiedzili specjalny zbiornik na pokopalniane odpady Żelazny Most. Nazwa pochodzi od miejscowości w pobliżu, której jest położone. Usytuowane jest na wschód od Polkowic, w pobliżu Rudnej, na obszarze Zagłębia Miedziowego. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację i równoczesną rozbudowę od 12 lutego 1977 roku. Na jego potrzeby zalano trzy miejscowości – Barszów, Kalinówkę i Pielgrzymów. Jest to największy tego typu zbiornik w Europie i widać go nawet z kosmosu. Mieszkańcy chcieli rozwiać swoje wątpliwości co do szkodliwości tego miejsca. Wielu z nich narzeka na pylenie w okolicy oraz zanieczyszczoną wodę. Raczej takich obaw większych nie było odnośnie tutaj samej tej konstrukcji, tylko bardziej jest ciekawość na zasada działania tego i z racji tego, że jestem tutaj pracownikiem zakładów górniczych, co dalej się dzieje z tą skałą płonną, która jest wydobywana z dołu, tak? Odpady pokopalniane trafiają właśnie do zbiornika Żelazny Most. Jak przekonują władze i pracownicy KGHM, zbiornik jest w pełni bezpieczny dla mieszkańców. Są też pomysły, jak pokopalniane odpady można wykorzystać. Myślę, że im więcej takich spotkań, tym mniej mitów, które wzbudzają niepokoje, czasami niepotrzebne. Jakie to mity przede wszystkim i z czym walczyć? No przede wszystkim chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem funkcjonowania zbiornika, ale też związane z bezpieczeństwem roślin, zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt. I myślę, że tu na te odpowiedzi, czy na te pytania udzielamy odpowiedzi i rozwiewamy te mity. Ten zbiornik w tym momencie ma tyle zabezpieczeń, ogromnej ilości zabezpieczeń, szeroka plaża ponad 200 metrów, mała ilość wody w zbiorniku, ponad 2000 piezometrów, ponad 600 przetworników ciśnienia, ponad 100 km, tak naprawdę tej aparatury kontrolno-pomiarowej ponad 3,5 tysiąca całej, która ciągle monitoruje i nas informuje, co się dzieje z tym zbiornikiem, więc jakiekolwiek, że tak powiem, niepożądane działanie tego zbiornika byłoby wykryte na samym początku i na pewno byśmy byli w stanie przeciwdziałać. Pomysłów jest bardzo dużo, chociażby przez to, żeby wykorzystać jeszcze te pozostałości pierwiastków, które tutaj zostają. Po drugie, jest bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o wykorzystanie w budownictwie hydrotechnicznym, również te odpady węglanowe, które mamy tutaj składowane, podobno akurat tutaj są badania prowadzone w tym kierunku, są bardzo dobrym materiałem nawozowym. Spotkanie mieszkańców z pracownikami zakładu hydrotechnicznego KGHM w Rudnej wyszło z inicjatywy ich samych. To oni do władz kierowali się z taką prośbą. Trwa budowa kwatery południowej właśnie tutaj tego zbiornika odpadów poflotacyjnych na okolicznych miejscowościach. W związku z tym pojawia się duży dyskomfort. Pracujące do późna w nocy maszyny, pył. To powoduje, że zgłaszane są różne zastrzeżenia pod adresem zakładu hydrotechnicznego. Także do Urzędu Gminy staramy się, korzystając z uprzejmości kierownictwa zakładu, doprowadzić do spotkania mieszkańców właśnie z dyrekcją, z przedstawicielami firmy, a także zobaczyć od środka, z bliska ten obiekt i w ten sposób różne niedomówienia, niejasności wyjaśnić. I wydaje mi się, że to dobrze działa, bo rzeczywiście ludzie mogą zapoznać się i z technologią, i z tym, jak naprawdę tutaj to wygląda, i z działaniami, które podejmuje firma, żeby jednak zmitygować te złe, niekorzystne efekty rozbudowy tego zbiornika. Zbiornik jest wciąż powiększany. Składowisko dysponuje możliwościami rozwoju pojemności do ponad 1 miliarda metrów sześciennych. Mamy nadzieję, że zapewnienia pracowników zakładu hydrotechnicznego są prawdziwe i mieszkańcom różnych miejscowości wokół zbiornika nic nie grozi. Choć nie da się ukryć, że ogromny teren, na którym leży zbiornik, został już na zawsze przez człowieka mocno zdegradowany. Łukasz Ciona, Miedziowy Fakt.